bardzo czytalność też. Twierdzi, że ona nie wiedziała, kim on jest, jak i on jest, ale kłamie. W każdym bądź razie zadzwoniłam, nie chcę dołączyć do siebie do prokuratury, bo molestował jej matkę 96-letnią i zmuszał ją podpisywać jakiś papier. I ona teraz przez prokuraturę chce, bo wykryła to, ale nie wie, co to było. I chce przez prokuraturę to wyjaśniać. Pan Stanisław przyznał się, że jemu zmuszył powiedzieć coś przeciwko mnie i nagrywał to. Ten pan, ten Aleksander, pamięta pani, nie? Pani też tak kiedyś przyznała, że coś wiedziała, że matka pani chciała coś. Co, co? Aha, właśnie. Okazuje się, że to jest oszust w kwadracie i właśnie na starszych ludzi taką presję, bo z działki też dwie kobiety do mnie z pretensją i chcą też na niego, bo takich spraw. Ale nie dzwoni, dzwoni do pani, nic nie sprawi, tak? No, żeby pani wiedziała, że no, na niego już będą problemy. Sprawa jest rozstrzygana i ze strony jego szefowej, jak on tak je nazywa. Także tam też wycofuje pełnomocnictwo mu dała. On z tą pełnomocnictwą wszędzie się służby, że on jest wielki pan. Ja go od razu wykreśliłam, tylko on mnie oszukał, schodził za noc długo. Za to, że ja myślałam, że jego żona jest moją tą miłą znajomą. Ja jestem pewna, że się zgodzi.